Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny film na moim kanale i dzisiaj witam was oczywiście z mojego, prawda, sympatycznego bunkra. Szkoda, że tylko bunkier jest sympatyczny, a cała sytuacja, w której jesteśmy, totalnie nie jest sympatyczna. Jak widzicie, mam duszę Lucyfera, mam książkę i stoimy w bardzo ważnej decyzji, no bo tak. Czytałem komentarze, które pisaliście i pisaliście, że nie powinienem wskrzesać Lucyfera i też jestem tego zdania. Też nie chcę tego robić, bo uważam, że to by było bardzo szkodliwe, no ale też nie chcę jednocześnie kogoś banować. Dalej stoję przed ciężką decyzją, w której nie mam pojęcia, co tak naprawdę powinienem zrobić. Dlatego co? No, ja teraz w tym momencie uznałem, że muszę, wiecie co zrobić? Idę do domku. Idę do domku, ponieważ nie patrzyłem już chyba od 2 dni na to, jakie zadania dostaję od Lucyfera, już mi się już łeb psuje. Od Herobrine'a. Nie popatrzyłem, jakie zadania tam dostaję w tej skrzynce i nie wiem, czy tam się coś przypadkiem nie pojawiło. Trzeba to koniecznie sprawdzić, bo wydaje mi się, że może tam będzie coś, co nam jakoś pomoże, coś, co nas nakierunkuje. Przede wszystkim ja, z tego co wiem, i tak muszę tutaj codziennie zerkać na to, powinienem przynajmniej, no bo kurczę. Jeżeli tutaj by się coś pojawiło, jakiś, nie wiem, odlicznik czasowy, a ja będę za późno przyznał, to by była mega lipa. Dobra. Mamy jajko, jest pomoc. O nie, owca, o nie, 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 nie czytam tego nawet, nie. Nie było mnie tu, nie przeczytałem, nie zobaczyłem co jest w tej skrzynce, jak co, nie zobaczyłem to, nie, kurde. Oj, widzowie, ja wiem co to będzie, ja wiem co to będzie, ja już po prostu to przeczuwam. Mieliśmy zadanie tutaj, w tej książce. Znajdź owcę z białymi oczami, rzućcie duszą Lucyfera w owcę. Skoro dostałem tam owcę, to znaczy, że Herobrine chce przyspieszyć cały proces. Dobra, przeczytajmy to. Widzę, że ciężko idzie szukanie owcy z białymi oczami. Pozwólcie, że wam pomogę. Nie. O, i co ja mam teraz zrobić z tym? Nie, no ja nie powinienem tego w ogóle nawet brać. Nie powinienem nic z tym zrobić. Ja nie wiem. Dobra, wiecie co? Mam pomysł. Zrobimy pewną rzecz. Przygotowałem tutaj już jakiś czas temu w tej, prawda, w tej rzeczy pewną rzecz. Bo zawsze się trafia taki moment w życiu tutaj na Palionowie, że prędzej czy później się przydają po prostu takie rzeczy. Więc uwaga, weźmy. Stack obsydianu. Tak, widzowie. Stack obsydianu. Do czego to wykorzystam? Zbudujemy taką jakby kopułę, do której włożymy tą owcę i zobaczymy. Może po prostu tam coś, nie wiem, może rzucimy to pod coś, nie wiem. Nie chcę tego robić, nie, to jest jakaś tragedia. Nie wiem, gdzie ja to mam to zrobić. Chyba w ogóle najlepiej, jak ja to zrobię, wiecie gdzie? Ja chyba to zrobię w tym, w jaskini szefa. Tam po prostu, w sensie to się nazywa Chef Cave. Do Chef Cave'a pójdziemy i po prostu wydaje mi się, że tam załatwimy sprawę. No bo... Nie chcę tego robić na Palionowie, najlepiej gdzieś wyjść poza... No co jest, czemu nie mogę jechać? Jedź. Dobra, ogień. Ojejku, widzowie, a ja w tym czasie poproszę was o to, żebyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję. Wiem, że nie powinienem wskrzeszać tego Lucyfera, ale też nie chcę nikogo banować. Z tego, co czytałem komentarze, to pisaliście, że mam zbanować Steve'a albo Palionkę, że to są osoby, których nie powinno być na Palionowie i doskonale was rozumiem, dlaczego taką decyzję podejmujecie, ale jednak mimo wszystko wolałbym nikogo nie banować, wiecie o co chodzi. To jest jednak, kurczę, taka rzecz, że fajnie by było jednak nie musieć podejmować tej decyzji. O, dobra. Słuchajcie, zbudujmy najpierw tą klatkę i połóżmy tą owcę tam i zobaczymy, co z tym zrobimy. Czy w ogóle podejmiemy jakąś decyzję, czy nie podejmiemy, nie wiem jeszcze, nie wiem. Ten szefkę w ogóle nie rozbudowaliśmy go w żaden sposób. Zrobię to tutaj chyba. Tu jest chyba dobre miejsce na coś takiego, wiecie co? Ja tutaj zrobię po prostu taki dołek. Wykopiemy ten dołek, ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Może nie aż tak duży, może... To już coś innego jest? A, cobble deep state, okej, jak to się rozbije, to już jest co innego, dobra. Dobra, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, zróbmy taki kwadrat, 6×6. Po prostu. I to myślę, że będzie odpowiednia kopuła, którą tutaj zrobimy. W sensie to zamkniemy, a i zrobimy jedną warstwę, no to będzie tam mniej. Będzie tego trochę mniej, bo musimy jeszcze warstwę obsydianu zrobić. No i zrobimy też w dół, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dobra. I teraz tutaj trzeba to rozkopać całe. Dobra, że mam kill off, mam dobry, to nam szybko w miarę pójdzie.
Rozkopiemy to i tutaj właśnie zostawimy tą owcę, tak mi się wydaje. Czy rzucę podką? Raczej nie i wolałbym tego, kurczę, nigdy nie robić. Ja powinienem to w ogóle skonsultować z kimś, nie wiem, na przykład z Palionem, ale ja też nie mogłem nikomu o tym mówić, że akurat to powiedziałem Dawidowi. Ja nie wiem, jakbym to powiedział, nie wiem, Palion może jako burmistrz tutaj, prawda, całego miasta i może inne decyzje by podjął, ja nie wiem. Ale powiedziałem to szefowi, no i nie wiem, no Dave też dobrze, że mu to powiedziałem w sumie, no jakby to nie tak, że żałuję, że mu akurat, to jakby... Była dobra decyzja, żeby mu to powiedzieć, ale brakuje mi strasznie zdania Pawła w tym wszystkim, nie? Że Palion może by coś tutaj innego zapodał i może by podjął jakąś inną decyzję. Dobra, tutaj musimy dać tak, to już jest chyba, czy nie? Nie, jeszcze jedno, co ja robię? Tutaj jeszcze jedno. Dobra, rozwalmy to i zostawimy tutaj tą owcę, tylko jeszcze to będę musiał obudować, czyli jak zrobię 6x6, zmniejszymy z jednej strony z drugiej, czyli będzie 4x4. Tak naprawdę klatka na tomowce. No to trochę nie będzie jakaś mega duża, ale damy radę. Co tu robi w ogóle żwir tak w tym miejscu? Tak nisko. Ja nie wiem, będę się musiał z tym żwirem jeszcze męczyć. To jest przecież jakaś tragedia. Dobra, rozwalmy to tutaj. Rozwalamy żwir. Dobra, mam pomysł, mam pochodnie. Weźmy sobie pochodnie. Iś. Dobra. O wiele szybciej to poszło, niż by mogło. No nie, tu nie dałem rady, dobra. Dobra, zróbmy tak i teraz... Dobra, to już jest ostatnia warstwa. Dobra, tu. Czyli mi starczy mi na pewno tego obsydianu, tak mi się wydaje. 6, kurczę, chociaż nie wiem. 6 razy 6, 36, a tu jest kilka takich ścian. Oj, może mi nie starczyć. Ej, mi nie starczy obsydianu chyba. Dobra, może albo starczy, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, najwyżej będę musiał dokopać trochę. Tutaj mamy... O nie, patrzcie, to mi połowa na jedną ścianę zeszła ponad. Ja, nie starczy mi na pewno. Na bank mi nie starczy, nawet na tą ścianę mi nie starczy. Nie, starczyło mi. Dobra, ja myślałem, że mi to tutaj na luzie starczy, a ja mam strasznie mało tego obsydianu. Dobra, ale mam wodę i mamy tutaj trochę tego, to skopiemy tego obsydianu. Mam nadzieję, że... Tylko w którym miejscu? Może tu? Tu będzie najlepiej, no. Zróbmy takie coś. Dobra. Tutaj jeszcze... O, nie rozleję się za bardzo. Dobra, git. Idealnie, cudownie tak to miało wyglądać. Tak to miało wyglądać. Jeszcze tutaj sobie zrobimy akcję. Dobra, świetnie. Świetnie. Kopiemy to. Teraz pytanie, czy tutaj coś pod tym będzie? Nic tutaj nie ma, elegancko, panie. Ogień, dobra, kopiemy to. Kopiemy obsydian. Będziemy... Nie no, przecież ja go będę kopał 3 dni chyba, nie? Przecież to mi zajmie wieki. Zanim... No dobra, na szczęście w miarę szybko kopię się ten obsydian tym kilofem. Jakbym miał... O kurczę, jakby mi się spaliło, to by mi było troszkę smutno, nie będę ukrywał. No, trochę mi to zajmie na pewno kopanie tego obsydianu. Tyle kopałem ten stack, już nie pamiętam jak tam go ogarniałem i kurczę... I znowu będę kopał tyle czasu. No, masakra jakaś totalna, dobra. Wykopmy to i... Ty no... Przecież mi się coś spali na pewno, ile ja tego mam? 8. Weźmy to tak. O, wiem jak ja to powinienem robić. Powinienem tu rozlać wodę. Tylko teraz mnie ściąga. Dobra, tu... O, i widzicie, to się samo robi teraz. Ja, ale trik. No i teraz to mi nic się nie spali. Elegancko. Dobra, teraz to jestem tak bezpieczny, że szok. Dobra, skopmy jak najwięcej tego. Dobra, weźmy tą wodę, bo już mi tam brakuje. Dobra, dajmy tu. Skopmy jak najwięcej i będziemy mieli... tylko właśnie nie wiem, ile tam potrzebuję. Tam nie będzie trzeba już aż tyle, ile trzeba było wcześniej. Ale dobra, mamy 17. Idźmy dać te 17. Zaraz to dokopiemy. Bo muszę zobaczyć, jak szybko to idzie i ile jeszcze potrzebuję, tak żeby dokładnie wiedzieć. Tutaj potrzebujemy jeszcze... tu zejdziemy i jest tak. Tutaj. Teraz tu musimy zrobić, ok. No i teraz potrzebujemy dwie ściany. 4 na 6, czyli 24 razy 2, 20. 24 razy 2, 48. 48, wtedy tam jedna zejdzie, tu zejdzie, czyli jest raz, 2, 3, 4. 4, czyli 16. 48, 16, 2, 54, 60. Równy stack jeszcze potrzebuję, co? Nie, ja nie wytrzymam, czyli potrzebujemy równy stack, mam 9. Dobra, to zajmie wieki, na pewno. To zajmie wieki. Jeszcze muszę wykopać, uwaga. 50 coś, 4, ja nie wiem już ile, już się gubię. Dobra widzowie, skopię to i zaraz do was wracam, bo przecież zajmie to za długo.
Dobra, widzowie, udało mi się to skopać. Mam równo 64. Patrzcie, jaka tutaj dziura powstała. Coś takiego, ale mamy już wszystko na szczęście, więc totalnie git. Można to i zamurować całe i zobaczymy, ile nam tego starczy i czy jeszcze będzie trzeba coś dokopać. Mam nadzieję, że... Nie, dobra. Robimy tak. Tutaj najpierw ściany zróbmy. Zróbmy tutaj sobie takie schodki. Dobra, coś takiego. Żebyśmy mieli jeszcze jak stąd wyjść. A dobra, a nie, nie zabrałem sobie wody. O nie. Iść. Dobra, mam pomysł, zrobimy sobie w takim razie tak. Wyjdźmy tu do góry, bo potrzebuję tą wodę, nie zabrałem sobie jej. A ona mi się bardzo przyda, bo muszę jakoś stamtąd wypłynąć potem, żeby to, żeby nie kopać tam i nie jakichś bloków nie stawiać. Wypłyniemy sobie elegancko wodą, dobra. Idę tam, murujemy to do końca, wydaje mi się, że starczy na spokojnie. Nie wiem, czy nam nie będzie trzeba jeszcze, żeby zamurować tu od góry, też by było dobrze, tak mi się wydaje. Ale dobra, zaraz będziemy o tym myśleć, myk, 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 myk. Dobra. Tutaj, tu mi się postawiło źle jednego. Rozwalmy go, dobra, świetnie. I teraz tak, weźmy sobie w drugą rękę pochodnie. Rozwalmy w sumie jeszcze jedno w dół tutaj, tak będzie lepiej, bo nam sobie w narożnikach nie trzeba. I co tu jest, już bedrock? No dobra, no to ładnie, no to... Dobra, może tak być tu. Coś takiego. Brakło nam, mamy równo w ten, czyli potrzebujemy teraz jeszcze tyle, żeby zamurować od góry jakoś. O, to będzie ciężkie, ale dobra, czyli od góry będziemy potrzebowali 16 już tylko. 16 to już chwila moment, jejku, jak już kopałem ten stack, to te 16 naprawdę szybko pójdzie, tak mi się wydaje. Więc szybko, tu nawet chwila moment to będzie, tak myślę. Tu, patrzcie, no jednak ten obsydian, gdyby nie to, że mam taki kill off i gdybym musiał zwykłym kill offem diamentowym to kopać, to... Myślę, że bym się poddał i w ogóle bym tego nie kopał. Ale dobra, zastanówmy się porządnie nad tym, czy faktycznie chcemy, że tak powiem, skrzesić Lucyfera. No, wiadomo, nie chcemy. Ale czy nie jest to na pewno jakieś, kurczę, czy nie byłoby to lepsze rozwiązanie? Nie wiem, kurczę, no. Ja już raz go pokonaliśmy, pokonalibyśmy go i drugi, myślę, kurczę, ale... Ale jednak pozostaje ten taki niesmak po tym, co się działo, no. Jednak jest to takie, kurczę, niefajne. Dobra, rozwalmy tu. Gdzie mi tutaj, uciekł mi jakiś blok? Nie, dobra, mam 12. Rozwalmy to. Rozwalmy to i tu już będziemy mieli 14. I tu jest... znikł mi! A nie, dobra, jest 15, 16 i mamy 16 blok. Elegancko, nawet nie wykorzystamy wszystkich, bo potrzebujemy tam jakąś dziurę. Więc dobra, lecimy tam, zamurujmy to do końca. Postawię tam tą owcę. O, nie wiem, co się wydarzy też, jak tą owcę postawię w sumie, szczerze mówiąc. Ale dobra, zamurujmy to tutaj. Myk, 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 myk. Dobra, świetnie. Zamurowaliśmy to po całości i teraz zrobimy sobie tutaj zejście takie w dół, żeby po prostu widzieć, co tam, że tak powiem, się będzie działo. Robimy sobie tutaj taką jakby, taką, nie wiem jak to nazwać, taką wieżę obserwacyjną, jeśli tak to można nazwać. No jeszcze jedno w dół musimy zrobić chyba. Myk, dobra, tu. Rozwalmy to. No to nawet za dużo tego wziąłem w sumie, za dużo tego zrobiłem. No ale dobra, jest tutaj też strasznie ciemno, strasznie mnie to denerwuje. Muszę tutaj to oświetlić, mimo tego, że mam te pochodnie, to nie jest fajnie. Dobra, dajmy tu jedną, dajmy tu drugą. W obsydianie to jest jednak mega ciemno. Dobra, rozwalmy jeszcze tutaj te dwie. Chociaż nie, mogłem jedną tylko zrobić, bo ja potrzebuję jeden pasek, tak żeby ta owca nie wybiegła też. Czyli tu musi być normalnie zamurowane, coś takiego. Dobra, rozwalamy to tutaj. Pozostały nam 4 obsydiany. W razie czego, na wszelki wypadek. Zróbmy tak, dobra. No musimy sobie zrobić tutaj jakieś takie miejsce w miarę. W miarę jakąkolwiek taką, jakby to powiedzieć, kabinę. To musi być, bo ja nie wiem, co się wydarzy, jakby tą owcę zrespimy. A jednak to mnie ciekawi bardzo, więc jednak tą owcę chciałbym zrespić. Teraz zróbmy tak. Ej, co by się stało, jak ja bym wodę wylał pod tym? Aaaa! Nie! Straciłem wodę! Ale głupi ja jestem, ja nie mogę, nie wytrzymam, no po prostu, no, coś się leczy normalnie, głupotę. Muszę zrobić sobie schody, dobra, fajnie. Dobra, elegancko, że tak sobie pomyślałem. Fajnie, o tym. Dobra, czy tu jest gdzieś woda? Proszę, żebym miał wodę zapasową w razie czego. Jakby trzeba było, bardzo byłaby mi potrzebna. Dobra, jest! Jest woda! Ale mamy farta. Dobra, są nawet dwie. Dobra, git. Można tu będzie jakieś nieskończone źródło lawy, znaczy wody zrobić. Dobra, myk. Uś! Bierzemy to. Spadamy sobie i teraz tak. Respę domowce. Ale totalnie nie wiem, co się wydarzy. Boję się tego, co się może wydarzyć. Ja zrobię sobie tutaj jeszcze tak. Okej, tu zamurujmy to od góry, żeby tutaj nic się nie wydarzyło. Tutaj mamy wejście, jak co będziemy je murować. Dobra, jesteśmy w środku. Mamy owcę, zrespmy ją. Dobra, robimy to. 3, 2, 1, 0. Proszę, nie krzycz. Czemu ona się tak na mnie patrzy? Może ona nie jest groźna?
Czekajcie, ja bym tam wszedł chyba do niechętnie, ale bo... Bo nie podchodzi do mnie w ogóle, tak jakby się patrzyła i w ogóle nie chciała za bardzo atakować. Ej, dobra. Owca Herobrine'a nie atakuje. O co chodzi z tą owcą? Dlaczego... Dlaczego Herobrine kazał mi zrespić owce? Wcześniej te owce mnie atakowały, teraz nie. Chyba, że ona czeka, aż ja to zrobię. Może dlatego mnie nie atakuje. Może dlatego jest grzeczna. Nie, 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 dobra, nie wiem, co mam z tym zrobić. Nic mi nie robi. Nie wiem, czy jak ją uderzę. A nie, bo nie biegam jej. A! A nie, zostaw mnie! Nie, 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 nie,